Magdalena Dubert, MMA Rocks, jesteśmy po Gali Slugfest 9 we wrześniu, a z nami jest Dawid Śmiewski. Cześć Dawid! Witam! Widzisz, pamiętałam twoje nazwisko. No walka prawdopodobnie wyskoczyła w ostatniej chwili. Powiedz mi, czy miałeś jakiekolwiek wątpliwości przed tym, żeby podjąć się tej walki, no bo jednak walczyłeś niedawno, na ostatniej Gali Slugfest numer 8. Tak, walczyłem na ostatniej gali, walka wpadła 4 dni przed galą. Łukasz zapytał mi się, czy nie wejdę w zastępstwo, wypada mu jedna walka. A że akurat przygotowuję się do walki w Czechach na 30 grudnia, więc byłem w cyklu treningowym i powiedziałem, że mogę wziąć. Będzie fajny sparring przed Czechami po prostu. Kolejne doświadczenie. Nie będzie ci żal tego, że będziesz taki zmachany na Sylwestra, jak będziesz walczył 30 grudnia? Trochę boli, że trzeba uważać teraz, co się je, bo trzeba wagę tego 30 zrobić. Ale chyba wynagrodzę to sobie trochę i Sylwestra odżałuję. No nie namęczyłeś się, o, telefon, nie namęczyłeś się za bardzo w tej walce. Można powiedzieć, że po prostu rzutem na taśmie udało ci się znokautować swojego przeciwnika w pierwszej rundzie. Powiedz mi, czy taki był plan, żeby skoro tak szybko wziąć tę walkę, to tak szybko ją zakończyć? Nie no, plan walki był skoczyć ją przed czasem, ale że akurat uda się w równo z gongiem, tego nie planowałem. A początek walki jeszcze nie szedł po mojej myśli, muszę jeszcze dużo popracować nad sobą i żeby po prostu robić w klatce to, co na treningach, bo to jednak odbiega trochę od tego, co robimy w Witkowie, nie? No to może teraz się pochwalisz, albo raczej podzielisz z nami tym, co zamierzasz doszkolić w kolejnych miesiącach, tych najbliższych. Co zamierzam doszkolić? Przede wszystkim zdradzić sobie trochę lepiej ze stresem, tak? Bo ten stres trochę wpływa na człowieka po prostu i nie miałem takiej mobilności, byłem taki ospały po prostu. Bardzo ospały byłem w tej pierwszej rundzie. No ale wygrałem, więc nie będę ubolewał nad tym, ale będę pracował nad tym ciężko, żeby było coraz lepiej. No walka wzięta tak naprawdę na szybko. Powiedz mi, czy miałeś w ogóle jakikolwiek czas na to, żeby poznać swojego przeciwnika? No i czy były jakieś problemy z wagą w związku z tym? Z wagą nie było problemu, bo trzymię tak zwykle 73 kilo, 74. I walkę miałem w 70, ale w przyszłości będę chciał się bić 66 kg. A jeszcze było jakieś pytanie tutaj, teraz zapomniałem, oprócz wagi. Jak szły przygotowania? Czy w ogóle poznałeś... Aha, rywala. Czy w ogóle zdążyłeś poznać swojego rywala? Tak. Wracając z treningu, dostałem wiadomość od Łukasza, od trenera. Samo imię i nazwisko. Sprawdziłem sobie. Jeden filmik, dwa na szybciutko. I Łukaszowi odpisałem po prostu, że co jest grane w ogóle? Czy mi zawodnik wypadł na tych gali w Czechach i zmieniają mi? Mówi nie, że mam lukę i czy mógłbym się bić na Slugfestie 9. No ja powiedziałem, że praktycznie w ten sam dzień wieczorem powiedziałem, że mogę się bić, a na rano dostałem potwierdzenie od chłopaka, z którym się biłem, że też się zgadza, nie? No to końcówka tego roku jest w twoim wykonaniu bardzo udana. To teraz, teraz pytanie, czy właśnie... Znaczy, oczywiście życzę ci tego, żeby koniec roku w ogóle był dla ciebie udany przed tym Sylwestrem i w Sylwestra, żebyś zapijał jednak radość, nie smutki. Ale czy zamierzasz w związku z tym, że no te ostatnie miesiące są dosyć intensywne, zrobić sobie później jakąś dłuższą przerwę? Tak, bo już... To jest już druga gala, którą mam pod rząd. Trzecia gala, którą mam pod rząd. W grudniu jest czwarta, w marcu jest piąta i chciałbym po tym marcu trochę wziąć odpoczynku i bardziej się podszkolić, bo teraz jak jest taki krótki odstęp między walkami, to są bardziej przygotowania takie sparingowe i wytrzymałościowe niż takie techniczne, nie? Ale chciałbym wziąć taką trochę przerwę na takie luźniejsze treningi, po prostu zluzować trochę, bo już organizm trochę wymęczony po tych przygotowaniach do tylu walk pod rząd. No to życzę ci, żebyś odpoczął na początku tego przyszłego roku. Gratuluję ci bardzo tego zwycięstwa, dziękuję za wywiad. Mam jeszcze chwilę czasu, czy chcesz kogoś podziękować, kogoś pozdrowić? Pamiętaj o Fizolu, bo stoi obok i patrzy. Tak, chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają. Znajdziecie ich tutaj na Adrenalina Team, w stronie na Facebooku. Łukaszowi Bosackiemu, który nad nami czuwa. Całemu klubowi MMA Witkowo, którzy są bardzo wyśmienitymi sparring partnerami. Mojemu koledze od parteru Fizolowi, Żubi, dziękuję ci bardzo. No i wszystkim osobom, którzy mnie dopingują i życzą mi sukcesów. To tak na koniec, to czapka Dylana? Nie. Nie, tym razem staliśmy. Nie. Tym razem nie ma czapki Dylana. To jest czapka królika, jeszcze jest podpisana. Tak, jest królik, tutaj potwierdzam. Bardzo ci dziękuję za ten wywiad, dziękuję gratuluję zwycięstwa. Dziękuję.